posadzeni z oddziału 9, cela 4 oraz z oddziału 10, cela 4 mogą zajmować się rozprowadzaniem dopalaczy oraz suszu konopi w oddziale mieszkalnym 9 oraz 10. Przekazywanie niezwłonnych substancji może następować podczas widzenia skazanych z osobami najbliższymi, podczas zbierania chleba oraz śmieci przez osadzonych zatrudnionych w oddziale 9 i 10 mieszkalnym. Substancje niedozwolone mogą być przekazywane innym skazanym, jak również mogą znajdować się w torebkach z herbatą oraz pojemnikach na kawę w celach mieszkalnych. Panowie, w związku z tym dyrektor zdecydował o prowadzeniu kontroli 9 i 10 oddziału. Oznacza to, że w jednym czasie strażnicy przeszukają 40 cel. Później sprawdzi je pies tropiący narkotyki. Poza tym część więźniów będzie miała robione testy moczu na obecność substancji odurzających. Od razu dziewiątkę otworzyć. Kontrol cel. Zapraszam. Niech pan wychodzi już tak, jak pan stoi. Proszę. Zapraszam pana. Najpierw kontroluje się cele wymienione w meldunku. Po kwadransie są już pierwsze efekty przeszukania. Przepraszam, mam wszystkiego testu. W tym miejscu powinny być dwie kreski. Jest jedna kreska, czyli marihuana. Widać, że test jest pozytywny. Jak to się stało? Może pan coś powiedzieć na temat, albo co z tym wyszło? Nie mam pojęcia. Nie ma pan pojęcia. No jak zwykle. Dlaczego mnie to nie dziwi? No dobrze, to są testy na THC. Marihuana, tak. No to cóż. Ślady po marihuanie utrzymują się w moczu od 4 dni do nawet 2 miesięcy po spożyciu. Zależy to od częstotliwości palenia, zarówno w ostatnim czasie, jak i na wolności. No, wynik pozytywny, osadzonemu zostanie sporządzony wniosek o wymierzenie kary dyscyplinarnej, decyzja do dyrektora. Kolejne cele przeszukane. Kolejni więźniowie skontrolowani. Sprawdzany jest każdy przedmiot. Uważać. Tak, zostawmy to. Nie ma nic. Wiedzą, gdzie przeważnie szukamy. Coraz więcej niedozwolonych przedmiotów trafia na korytarz. Habetka. Z ciężarkiem, który służy do zarzucania. Proszę bardzo, tutaj mamy na przykład buzałę tak zwaną. Samoróbka więzienna, która służy do podgrzewania wody. To jest trochę dziwne, bo osadzeni, znaczy dziwne w tym sensie, że osadzeni mają dostęp przecież do czajników, a jednak nie. Po swojemu zrobić, to inaczej ta herbata smakuje. Ale to nie wszystko, co znaleziono. Są to rzeczy, które mogą być wykorzystywane typowo jako narzędzia niebezpieczne, niedozwolone. Naprawdę można tym zrobić dużą krzywdę. Z ładowarką od razu. To jest właśnie maszynka do robienia tatuaży. Robienie tatuaży jest w więzieniu zabronione, głównie z powodu ryzyka zakażenia. Kiedyś więzienne tatuaże miały swoje znaczenie, teraz ten zwyczaj zanika. Więźniowie tatuują co chcą i gdzie chcą. Zrobienie tatuażu kosztuje, w zależności od jego wielkości, od 10 do 30 paczek papierosów. Zarekwirowanych przedmiotów przybywa. Osadzenie mają tendencję do chomikowania różnego rodzaju rzeczy i do wykorzystywania ich niezgodnie z przeznaczeniem, tak jak w tym przypadku widzimy, butelki z wodą były wykorzystywane do ćwiczeń. Mogą ćwiczyć, ale mają do tego siłownię. Woda w worku, również wykorzystywana do ćwiczeń. Do sprawdzonych cel wchodzi wytresowany w wyszukiwaniu narkotyków pies. Czyste. Teraz jest okres zimowy. I bardzo rzadko są otwierane okna w celach, a jest ogrzewanie jeszcze, także to akurat pomaga nam i utrzymanie się zapachu takich rzeczy. Pies wyczuwa narkotyk nawet po 3-4 dniach od jego usunięcia. Pies na razie niczego nie znalazł, ale po drugiej stronie kraty, na równolegle kontrolowanym oddziale, pojawia się inna sprawa. Dostaliśmy informację z oddziału 9, że osadzony
odmówił poddania się badaniu, co jest w tym przypadku równoznaczne z przyznaniem się i zostanie ukarany dyscyplinarnie. Jeżeli posiada jakieś inne przywileje, również zostaną mu cofnięte. Przeszukanie zajęło godzinę. Nielegalne rzeczy zarekwirowano. Te, które mają jakąś wartość, trafią do magazynu. Podobnie jak przedmioty, które trzeba lepiej sprawdzić. Niecodzienna sytuacja na części przeszukiwanych oddziałów kończy się.